Dzień dobry, witam serdecznie. To jest podcast Łakomy na futbol, odcinek 6. I przepraszam Was, jeżeli coś będziecie słyszeć w tle, jakieś dziwne odgłosy, dźwięki. Otworzyłem okna, przyszła wiosna, musicie mi to wybaczyć. No teraz już tak będzie niestety. No to są warunki domowe, no wiecie jak to wygląda. Przechodzimy sobie od razu do meczu Polska-Czarnogóra, bo to jest temat, który grzeje tutaj w naszym kraju ostro. Myślę, ja napisałem od razu taki krótki post na Facebooku i od razu powiem na wstępie, że wyniki nas bronią. Jesteśmy liderami grupy, praktycznie, no już nie chcę jakoś tak bardzo zapeszać, ale możemy sobie już powoli rezerwować bilety do Rosji. Wygląda to dobrze pod względem właśnie wyników, rezultatów, jakie osiągamy. Mamy, nie wiem, 7 punktów przewagi czy 6 punktów przewagi. Nie chcę teraz nikogo skłamać, nie będę tutaj świrować z jakimiś statystykami i tutaj gdzieś wchodzić na te tabele. Mamy dużą przewagę i to jest najważniejsze. I to nas broni, to broni kadrę Adama Nawałki, ale jeżeli miałbym tutaj oceniać samą grę i to, jak kadra Adama Nawałki wygląda, to wyglądamy, no powiem Wam, średnio. I tutaj ostatnio, jak napisałem tekst o Krychowiaku, to pojawiały się takie głosy: nieudacznicy, to zróbcie lepiej. No i wiecie, no to są tacy ludzie niemyślący i jakby nie mający mózgu. Ja nie jestem od grania, jestem kibicem i sobie oceniam to, jak Polacy grają i mam do tego pełne prawo. Więc jeżeli chodzi o styl, jaki prezentuje nasza kadra, może skupmy się na tym meczu w ogóle i będę to odnosił do ogółu takiego. W tym meczu w ogóle ten styl był przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby, nie kreowaliśmy grania. W obronie też graliśmy, nie kreowaliśmy akcji i w obronie też nie graliśmy jakoś szczególnie dobrze i tak pewnie brakowało nam jakby takiej koncentracji w grze defensywnej, ale do przodu to był naprawdę dramat. Tam poza przebłyskami jakichś jednostek, Lewandowski, który znów zagrał dobre spotkanie i kilku ciekawych piłek, na przykład Piotrka Zielińskiego, szarpanych akcji skrzydłami, zero jakiejś tam płynności i wielkiego pomysłu, jakiegoś super pomysłu na grę. Nawet nie super, nawet jakiegoś dobrego pomysłu, żeby rozmontować drużynę Czarnogóry. I tutaj przechodzimy sobie od razu do mediów, które jakby stworzyły taki, no ten balonik, nadmuchały nam to, ten balonik, że jesteśmy tacy super, ranking FIFA to pokazuje, skaczemy cały czas do góry, mamy kolejne rekordy, bijemy kolejne rekordy, no jesteśmy turbo zajebiści, jesteśmy świetni w ogóle, kurwa, no z nikim już nie przegramy nigdy meczu i jesteśmy tak napompowani, tak nabuzowani, że jedziemy do Czarnogóry i o, coś tutaj średnio to wygląda, więc ja bym tutaj tonował może nastroje, bo ten ranking w porównaniu, to wysokie miejsce, jakie prezentujemy, to drużyny, które są niżej, grają ciekawszy futbol niż my, tyle że no my gramy skutecznie, strzelamy bramki, ale to nie są jakieś super akcje, nie są jakieś piękne kombinacyjne zagrania z pierwszej piłki, po prostu gdzieś tam przypadkowo zdobywamy jakiegoś gola, chociaż no w meczu z Czarnogórą to zagranie Zielińskiego no nie było przypadkowe, to nie można powiedzieć o tym, ale jakoś cała ta akcja no nie wyglądała też, nie była tak od deski do deski przeprowadzona, gdzieś tam Piotrek dostał tą piłkę, rzucił na skrzydło i Łukasz no fantastycznie to wykończył, nie wiem czy tak chciał, ale wyszło mu idealnie, no i Lewandowski te rzuty wolne, oczywiście Tomek Hajto go wywołał, więc jeżeli Tomek Hajto wywołuje Lewandowskiego do tablicy, no to wiecie, że musi się coś dziać. Także ja bym tutaj tonował te nastroje i ten hura optymizm, który media nam tutaj jakby narzucają, że my jesteśmy tacy właśnie super ekstra i już możemy jechać na mundial i kosimy tam i gramy o medal. Otóż z takim stylem i z takim sposobem grania o medal będzie naprawdę ciężko. No i poza tym jeszcze się nie dostaliśmy, więc spokojnie, grajmy w piłkę i no nie dziwmy się, że gramy tak jak gramy, bo tak nasz styl grania wygląda właśnie od jakiegoś już czasu, nie jesteśmy jakoś super poukładanym zespołem,
Znaczy, jesteśmy w defensywie, może tak. Jesteśmy dobrzy. Jesteśmy tacy dobrzy z tych średnich, o, że tak powiem. Ale jakoś tak wybitni i z taką czarną górą, myślę, to jest ogólnie ciężki teren, ale z taką czarną górą powinniśmy po prostu wygrać 2-1, ale zagrać lepsze spotkanie. O, w ten sposób może to powiem. Że ten styl jednak nie jest taki, jaki powinien być, albo przynajmniej taki, jaki media wykreowały, że mamy taki styl, bo no tak jak wspomniałem wcześniej, gramy cały czas ten sam, przewidywalny, wolny futbol, mimo że przecież mamy zawodników, którzy grają w najsilniejszych ligach Europy i to mnie może trochę dziwić i martwić, że jakby nie potrafimy tego sklecić w taką jedną całość. I tutaj może zatrzymam się na wymienię piłkarzy, którzy mi się podobają, których gra mi się podobała w meczu z Czarnogórą. Był to oczywiście Lewandowski, który gdzieś tam był ciągle orany i tyrany przez obrońców i mimo to zagrał naprawdę dobre spotkanie i brał ten ciężar gry na siebie, ciągnął tą grę do przodu. Podobał mi się Zieliński, ale w drugiej połowie dopiero. W drugiej połowie w końcu pokazał to, co pokazuje w Napoli, czyli to doskonałe podanie, to penetrujące, świetne, może nie świetne, ale bardzo dobre kontrolowanie tempa gry w niektórych momentach. Tego mi brakowało trochę w pierwszej połowie. Dawał radę też Piszczek na prawym skrzydle, na prawej obronie czy na prawym skrzydle, jak kto woli, no bo Kuba Błaszczykowski tam grał po prostu przeciętnie i drugie skrzydło też było bardzo przeciętne. Kamil Grosicki, no nie czarujmy się, ale jest większą gwiazdą w mediach społecznościowych niż na boisku. Dobrze się sprzedaje Grosik, ale jakoś tak, jakoś nie kumam tego hype'u, który się wytworzył na niego. Nie mogę załapać tej zajawki. Może po prostu, że oceniam to, jak wygląda na boisku, a nie gdzieś tam, co wpisuję, gdzieś tam piszę na Instagrama. Zaraz polecą hejty, że o, to zrób lepiej. No nie zrobię lepiej i... Ale jeżeli miałbym go oceniać jako taki kibic i spróbować chociaż obiektywnie, no to grał po prostu słabo. Takim dużym zaskoczeniem dla mnie był Mączyński. Zaliczył taki cichy występ, ale bardzo solidny. Grał bardzo bezpiecznie, ale defensywny pomocnik no musi tak grać, no nie czarujmy się. On nie jest jakimś wizjonerem. Zagrał poprawnie, jak na jego warunki w ogóle fizyczne na tej pozycji. Wydawało mi się, że było bardzo ok i tutaj duży, duży plus dla Mąki właśnie za ten występ. Pojawiają się też tam gdzieś, czytałem, no, słowa krytyki w kierunku Karola Linettego. Mi się Karol podobał w kwestii gry w obronie, w destrukcji. Trochę gorzej wypadał, jeżeli weźmiemy gdzieś tam, przyjrzymy się jego akcjom ofensywnym, ale tutaj jest duży plus, że Karol Linetty bardzo szukał grania do przodu. On starał się jakby właśnie grać mniej bezpiecznie niż Mączyński. Próbował otwierać te wolne strefy tymi fajnymi, takimi penetrującymi podaniami. Często mu to nie wychodziło i grał niedokładnie, ale w przyszłości, jeżeli gdzieś tam Karol otrzepie się w tej Serie A, możemy mieć naprawdę fajnego grajka do środka pola i liczę na to. Liczę, że właśnie Linetty będzie dostawał więcej szans, że nie będziemy upierać się przy Krychowiaku, który nie gra. Karol jest młodym zawodnikiem, perspektywicznym i im więcej takich meczów dostanie, im więcej zagra minut, tym podejrzewam, że te szanse z czasem będzie wykorzystywać. Także to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o mecz. Jestem zadowolony z wyniku, zwłaszcza, że no ta gra mi się nie podobała. Tym bardziej doceniam to 2-1. To jest trudny teren, Czarnogóra, tam wszyscy się męczą, no, mówi to wiele ludzi, że dzisiaj nie ma łatwych przeciwników i łatwych meczów, więc ja się pod tym podpisuję. Fajnie, że wygraliśmy, mamy 3 punkty, gra jest do poprawy moim zdaniem i to tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie. Na koniec jeszcze dzisiejszego odcinka odniosę się do słów Lewandowskiego, bo nie napisałem o tym tekstu, a strasznie mnie korciło i to jest kolejny temat, który grzał nas tutaj ostro w poprzednich 7 dniach. Mianowicie ten występ kadrowiczów, dwójki z Napoli, Zielińskiego i Milika na Mistrzostwach Świata w Polsce, tych U21. I podpisuję się pod tym, co powiedział Robert. Moim zdaniem występ chłopaków jest zupełnie
może nie bez sensu, ale niepotrzebny. Będą zmęczeni po całym sezonie. Tutaj będą mieliby drugi turniej z rzędu, gdzie no, byliby zaorani w lato. Nie mieliby przerwy i czasu na naładowanie baterii. Nic dziwnego, nie dziwmy się właśnie, że Napoli nie chce puścić swoich czołowych piłkarzy na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. W Polsce mamy parcie na ten turniej, dlatego że rozgrywa się w Polsce. Jeżeli byłby gdzieś tam w Norwegii czy gdziekolwiek indziej, nikt by pewnie o tym nie usłyszał, albo usłyszałby i puścił lewym uchem, a wypuścił prawym. Oczywiście mamy tutaj jakieś... mamy parcie na wynik, że tak powiem, ale czy to jest najważniejsze moim zdaniem w takich mistrzostwach Europy U21? Najważniejszym jakby takim elementem jest pokazanie się z dobrej strony pod kątem organizacyjnym oraz jakby wypuszczenie w świat młodych piłkarzy. To jest doskonała szansa dla nich, żeby pójść w świat. Co z tego, żeby wygramy ten turniej i będzie grał, czy tam wygramy, nie wygramy, no będzie grał po prostu Milik i Zieliński. Jeżeli gdzieś tam traci sens, traci jakby możliwość kilku młodych zawodników, którzy mogliby wskoczyć na ich miejsce w pokazaniu się. Na przykład ja bym wolał, żeby grał młody chłopak z Chorzowa, Niezgoda, zamiast na przykład Arka Milika, który już ma jakąś tam pozycję w Europie, a Niezgoda takim właśnie turniejem może sobie jakby otworzyć drzwi na i takie szersze zainteresowanie wzbudzić w Europie, czy nawet w świecie. To jest doskonała właśnie brama dla takich piłkarzy młodych, perspektywicznych i tym powinniśmy się bardziej kierować, a nie wynikiem. I poza tym, jakby to wyglądało, gdyby no, chłopaki grają ze sobą kilka miesięcy, dajmy na to, i tutaj sprowadzamy dwie gwiazdy, na które nakładamy mega presję, bo są z pierwszej kadry i wszystkie oczy są skierowane na nich, prasa koncentruje się również na nich, zabieramy trochę jakby tych 5 minut, zabieramy 4,5 z tych 5 minut, zabieramy właśnie tym młodym chłopakom, którzy mogą się pokazać i mogą wystartować gdzieś w świat. Moim zdaniem jest to zupełnie bez sensu. Popieram tutaj Lewandowskiego. Co zrobią chłopaki z Napoli i co zrobi Dorna, jeszcze nie wiemy. Ale moim zdaniem powinni sobie jednak odpuścić, skupić się na klubie, skupić się na pierwszej reprezentacji. A nawet jeżeli nie osiągniemy tutaj jakiegoś wielkiego wyniku na Euro w Polsce, na tym młodzieżowym Euro w Polsce, nic się przecież nie stanie. To nie jest jakoś super prestiżowy turniej. Nie jest jakiś bardzo ważny, to jest po prostu przepustka dla młodych zawodników i tak powinniśmy go traktować, że możemy pokazać, że mamy fajną młodzież i zainteresować ludzi z zewnątrz, żeby przyglądali się bardziej Polsce i zawodnikom, których tutaj wychowujemy, a nie sprowadzać tutaj gwiazdy z pierwszej kadry i no, tak maksymalnie cisnąć na jakiś tam podium, medal czy wygranie turnieju. Troszeczkę powinniśmy zwolnić i pozwolić tym młodym chłopakom się pokazać z jak najlepszej strony na tym turnieju i będziemy wtedy widzieć też, jaką mamy kadrę, jakich mamy następców tych zawodników, którzy właśnie teraz grają, bo nie czarujmy się, że taki Kuba Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i tak dalej, no wkrótce przestaną grać i będziemy musieli poszukać sobie następców na ich miejsce. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Myślę, że nie będę tutaj rozwijał jakichś tematów klubowych i innych rzeczy. Jest chyba 14 minuta podcastu, to w sam raz, żeby się pożegnać i powiedzieć sobie do następnego odcinka. Słyszymy się w następnym tygodniu w takim razie. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!